Myślicie, że to, że byłyście hejtowane, bo mówicie o tym, że wasze życie wcześniej nie było łatwe. Ja też wiem, że wasze zawody, co czym się zajmujecie prywatnie, to też nie są łatwe prace. Ty jesteś kochana pielęgniarką i rozmawiałyśmy dzisiaj o tym, że spałaś tylko pół godziny i masz to, co robić. Kochani, i jestem tutaj u was. Dokładnie. Dzisiaj, tak? Czy wy się nie boicie tego, że ten cały bagaż doświadczeń, który macie, plus te wasze zajętości, plus ten show biznes, który się teraz wkrada, że was to trochę przytłoczy w pewnym momencie? Że tego będzie za dużo? Nie, ja właśnie powiem ci tak. Moje życie do tej pory, ja jestem po bardzo ciężkim rozstaniu. Tak jak mówiłam wcześniej, zostałam samotną mamą. Było mi bardzo ciężko i nie będę tego ukrywała, tak, że i finansowo, i gdzieś mentalnie byłam delikatnie zagubiona. Natomiast cieszę się, że dostałam od losu, od Boga jakiegokolwiek taką szansę, żeby teraz wspiąć się w górę. I cieszę się, że dzieje się to, co się dzieje wokół nas, bo dla mnie to jest dar. Dla mnie to jest dar i jestem przeogromnie wdzięczna temu komuś, temu aniołowi stróżowi, który nad nami czuwa. Że... Nie jesteś wdzięczna aniołowi stróżowi, tylko jesteś, powinnaś być wdzięczna mi, bo tak naprawdę wszystko zaczęło się... Nie, żadne bicz, tylko tak naprawdę zaczęło wszystko się od mojej historii. Bo ja wierzę w taką siłę przyciągania, siłę z kosmosu. I ja tak podświadomie zawsze chciałam śpiewać, zawsze tak, o tym myślałam. Obydwie jesteśmy kosmitkami. Nie jesteśmy kosmitkami, ale ta siła mówić z kosmosu jednak ją przyciągnęłam, tak? I ja powiem ci, że wszystko to się zdarzyło też przez to, że zaczęło się od karaoke, zwykłego, że poszłyśmy na imprezę, na karaoke tutaj w Warszawie, zaczęłyśmy sobie śpiewać i przypomniały mi się te młodzieńcze lata, to dzieciństwo, tak, gdzie fajnie było jednak. Zawsze marzyłyśmy o tym, żeby śpiewać. Zawsze marzyłyśmy żeby o tym, żeby w show biznesie. Tak, żeby mieć, żeby być w show biznesie i żeby działać jako... Ja zawsze chciałam być aktorką, ale nie wiecie o tym dziewczyny, że show biznes, tak, zwłaszcza ten polski, to nie jest lekki kawałek chleba. Jest nie w nim jest. Dużo zawiści i nie jest w nim dużo hipokryzji. Czy wy jesteście gotowe na to, że jeżeli w nim zafunkcjonujecie na dobre, co się może wydarzyć, to że będziecie miały dużo wrogów w tym świecie? Wiesz co, ale w każdym zawodzie zdarzają się wrogowie. To nie można powiedzieć, że to jest tylko show biznes. Tak? Ja to widzę po każdych zawodach. No, troszeczkę miałam obycia z różnymi zawodami. Tym bardziej wiem, jak pacjenci też czym się zajmują i opowiadają różne rzeczy, różne historie na temat ich pracy. I zawiść jest wszędzie. Po prostu ludzie są zawistni, czasy się zmieniły i... Nie możemy też oceniać też... jednak, wiesz, tego, że każdy człowiek jest zawistny, każdy Polak to ham, nie wiem, wy się różnicie takich... w ogóle zdaniami bardzo, co? My się dziewczyny? Różnimy, bo my, wiesz, jesteśmy siostrami, łączą nas te same geny, natomiast jesteśmy dwiema różnymi istotami. Ja mam inną historię życia niż Gosia. Gosia nie ma dziecka, Gosia... Tak, ja jestem osobą, Gosia zajmuje się czymś samotną, innym, tak? Ja studiuję psychologię, ja też... gdzieś moje życie toczyło się innym torem. Ja, moją wartością było to, żeby mieć normalną rodzinę. Niestety została ona rozbita. Być może tak miało być, to jest też przeznaczenie. Komentarze dotyczące naszego wyglądu nie ruszają. Spływają, bo ja miałam, po was, tak mówiąc kolokwialnie? Czy spływają, wiesz, jeśli to by była faktycznie krytyka i taka konstruktywna. Jeśli ja bym widziała, że przesadzam z jakimiś zabiegami, ale ja tak naprawdę nic sobie nie robiłam, wiesz, to jest kwestia makijażu, kwestia ubioru. Tak, każda, ale to ja jestem ja. Powiedzmy, że każda kobieta się maluje, każda kobieta o siebie dba w jakiś sposób, tak? No jedna się maluje więcej, druga się maluje mniej, ale jesteśmy kobietami, muszą o siebie dbać, ale prawda? Lubią my nie jesteśmy mężczyznami, przyjdzie... Ale były komentarze też, że wyglądamy jak transwestyci, co jest w ogóle niesamowite, no. Tak, przyznaję jeszcze, że nie jestem żadnym transwestytem. Dziewczyny, ale oczywiście poza nie tym, kłam, że... Nie kłam, poza tym, poza tym, że wyglądacie tak, jak wyglądacie, czyli bardzo charakterystycznie, bo nie da się tego ukryć, no to jesteście gwiazdami YouTube'a. Czy wy się spodziewałyście tego tak zupełnie szczerze? Czy to było zamierzone? Czy to naprawdę był przypadek? Że... To nie, to było naszą słodką tajemnicą, śpiewając Nie, wiesz co, tak naprawdę nie spodziewałyśmy się tego, chociaż wrzuciłyśmy wcześniej ten filmik, tak? Ale siostra jednak zobaczyła te komentarze i go usunęła. No a ja następnego dnia zrobiłam jej na złość i wstawiłam jej filmik i kolejne moje piosenki. I po prostu to się rozwinęło, mleko się rozlało i tak naprawdę mi się to bardzo podobało.